Zazwyczaj spędzam święta u babci od strony mamy. Zjeżdża się wtedy cała rodzina, nie tylko ze strony mamy. Także mamy zawsze zapełnione cały stół. Jest to bardzo ważne, ponieważ wtedy jest taki, zaczyna się klimat wiosny, jest dość tak jakby świeżo, robi się coraz cieplej, można już coś pomału robić. Kończy się okres Wielkiego Postu, jest okres radości, ponieważ wtedy zmartwychwstaje Jezus. To chyba wszystko z tego co wiem. Wielkanoc obchodzę z rodziną. Na święta wielkanocne mama piecze babeczki i baranki z ciasta. Z rodziną na Wielkanoc chodzimy do kościoła, bo jest najważniejszym wydarzeniem w roku. Na święta wielkanocne uwielbiam święcić koszyczki i malować na jajka z rodziną. Wielkanoc się obchodzi, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, i Wielką Sobotę święci jajka. I w koszyczku ma być chleb, kiełbasa albo szynka, zajączek, jajka, zrobiony z pisanek i króliki. A baranki mają mieć taką flagę czerwoną. Lubię te święta dlatego, że są takie ładne małe zajączki i się maluje jajka. Wielkanoc to takie święta. Rozchodzi się z zmartwychwstania Jezusa. Nie Pana Jezusa. Pana Jezusa. I umiem malować jajka, kupować baranki i zajączki. I malować pisankami jajka. I malować pisankami jajkami. Jajka. Słuchacie Śniadanie po polsku.